No siema, słuchaczu! Witam cię bardzo serdecznie, tu znowu Sik! A to będzie kolejna gierka z LoL'a. Konto już jest w Platynie. W Platynie czwórce. Ale uznałem, że tamte filmy jakościowo były zbyt słabe, żeby je wstawić. A teraz już mam cały sprzęt, więc już będziemy nagrywać na tym nowym sprzęcie. No i od tej strony po prostu będziemy atakować, nie? Będziemy próbować od tej strony atakować, żeby to wszystko ładnie nam grało, że tak powiem, nie? Próbujemy sobie dzisiaj na supporcie, co? Bo ostatnio mówiłem, że ciężko z supporta jest wykerować. Zobaczymy. Sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Próbujemy na supporcie. Spróbuję sobie zagrać Brandem na supporcie. Bardzo dobry jest Brand na supporcie. Dobra. Okej, superancko to wygląda. Dobra, przechodzimy do wyboru postaci. Tutaj zrobimy malutkie cięcie. I zaraz jak będziemy się ładować do gry, porozmawiamy sobie o przeciwnikach, porozmawiamy sobie o pikach, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Do zobaczenia za chwilkę. Dobra, kochani. No jak widzicie, niestety Branda nam zbanowali. Także nie za ciekawie to wygląda, nie za ciekawie. Powiem wam, że nie widzę tej gierki w ogóle, ale spróbuję ją wygrać. W sensie, wydaje mi się, że mają trochę lepsze piki pod Lighta, nie? My też... No Wirli może... My mamy Nasusa na Lejta dobrego, a tak to straszne papiery są wszyscy. No ale dobra, zobaczymy jak to będzie nam, że tak powiem, sobie pływało wszystko, tak? Że to będzie jakoś lepiej wyglądało. Będzie jakoś... nam dobrze funkcjonowało. Okej, zobaczmy. W przeciwnym teamie... No Jax jest słaby. 100 tysięcy punktów to wiadomo. Wiadomo jaka jest zasada, nie? Im więcej punktów, tym gorszy zawodnik. No... Na botlane ta... Ten Jhin myślę, że umie grać. Na midzie też ta Lissandra taka... No, no. Będzie ciekawie. Będzie ciekawie, a u nas? Oho! Lux to jakiś... Noob. O, Jinx może być dobra. No co się dzieje? Czego się nie ładuje? No coś poszło. Fajny, fajny skin do Thresha, nie? Nie widziałem jeszcze tego cybernetycznego Thresha. Jakiś nowy chyba. Ale zajebisty skin, naprawdę. Dobra. Dawaj, giereczko. Dobra, to tutaj też chyba małe przycięcie zrobimy, nie? Żeby was nie zanudzać. Jak już się rozpocznie gierka, w sensie już tam od pierwszej minuty 30 sekundy, to odetkam to. Dobra, jesteśmy z powrotem w gierce. Kochani. Zobaczymy, co tu będzie się działo. Aha. Mówiłem, że ta Lux jest coś... Co z nią jest nie tak? Słuchajcie, chyba będę musiał sprawdzić grabem, nie? Dobra, wejdę tam. Zobaczę, czy ktoś... Oh! What the fuck? What the fuck? Fucking shit! Miałaś przecież heala, ty debilko. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę! Dobra, nawet nic nie będę pisał do tych błąbów zajebanych. O, już się znerwowałem, przepraszam. Nie chciałem przeknąć. Oj, dajcie spokój. To do gadki nam. Dobra, gramy swoje. Nie ma co się denerwować. Jak ten mikrofon stał? Dobra, chyba tak. Słychać ty mnie w ogóle? Na tym, dobra. Masakra jakaś.
Kurde. Już mnie tiltują. Pamiętaj o wizji, ziomeczku. Wizja jest bardzo ważna. Dobry trash, dobrze pozycjonuje. No patrz, jak to nie siadło na niego, ja nie wierzę. A piernicze, ta Jinx się przestraszyła shota, nie? Co za noobski adeker, jak można być takim nobem na adekerze, ja pierdzielę. Typ się autentycznie boi, nie? Dobra, stoję za nim, bo właśnie ogarnia, co się dzieje. Patrz, patrz, typ nie ogarnia, co się dzieje, no mówię. Będzie ciężko. Już to widzę. Ale to nic. Holy shit. Masz heala, e. No patrz, no on jest... No debil, no debil, no co tu dużo powiedzieć innego. Ja pierniczę. Ja mam takiego słabego gościa. Ale ten... Ale Bóg graba wleciał, nie? Na posterunek. No i co, złapałem typowi pod tym, pod towerem centralnie, a gościu nawet nie umiał tego wykorzystać. No i weźcie tu, zrozumcie takiego człowieka, no. Bij się z nimi jeszcze, bij się. Super! Pięknie. Zajebisty heal. A pierniczo. I wiecie, że to jest platyna 4, nie? To jest platyna 4. To nie jest jakiś gold albo silver. Także to jest dramat po prostu, nie? Tyle mam do powiedzenia, to jest dramat. W tym antyludzkim państwie. Dobra. Dobra, dobrze jest. Debilu, przecież ci wezmę te miniony, co ty robisz? Co za debil. Masakra. Ale farmer z niego. No, no, no. Gdzie on poszedł? Co on robi? Ja piernicie. No! Au! On się boi do minionów podejść na Jinx. Przeciwko Jinowi. Co to jest? Co to za jakiś... No dawaj! Dobra, elegancko. No i przejmujemy Drake'a, ludzie! A, dobra, boimy się, okej, okay, nie ma problemu. Pij, chłopie, dłużej. Ale jełop. Dobra, dobrze, że ja tutaj z nim jestem na linii, bo jakby się drugi taki sam debil trafił, jak ta Jinx, to nic by z tego, z tej gierki i tak nie było.
So close. Dobra, za 10 sekund i tak padniesz. No dawaj, co mi zrobisz? Ty puszcza E, no ja mówię, no chłop jest niepoważny po prostu, ja piernić. Pamiętaj o unikaniu skillshotów i nie panikowaniu, ziomeczku. Bo widziałeś, co ja teraz zrobiłem. Jaki unik poleci. No typ jest przygłupem. Autentycznie. To za przygłup. Coż on robi? No naprawdę, no gościu jest... Ja... Co on ma w tej głowie? Dobra, zostałem towera. Idę stąd. Bo ta Jinx to mnie zostawi. No, super, żeś włożył. Ale pięknie. Niestraszne nam są zmienne warunki. Czakra. Bo mamy najlepszą załogę na... No i na cholerę oni się tam bili. Dobra, jedziemy tam. Już idę, spokojnie. Ojejku. No nie chciałem wziąć, pasyw dobił. Niestety, to jest Blitzcrank. Czasem i tak się wydarzyć może. O! No i przejęliśmy Drake. Spoko. Super Unscrest. Aj, ale było blisko, co? No właśnie, ten Blitzcrank fajny jest do takiego sneaky biki. Może Zika złożymy, nie? No, zobaczymy. Dobra, Zika złoż. Nafidowany jak ja pierniczę ten dzień. Ojejku. Come on, bro! Nela, sznela! Raus! Dobra, zaraz mam szóstkę, zaraz będziemy tańczyć z nim. Spokojnie. Zaraba i Foxtrot. Na spokojnie, na spokojnie. Na spokojnie, debilu, wyczekaj to, wyczekaj. Wiem, że cię korci, żeby się wytrąbić. Ale spokojnie. Patrz, czaimy się jak bażant na cięcie. Dobra, oni znają te triki, nie są aż tacy głupi. A, i dostała Jinx. A, piernicz. Miazga jakoś. Dobra, ale wizję ma cały czas i na pierwszego warda też ma wizję, także... Nie ma co narzekać, ja gram dobrze. Ona jest przygłupia. Po prostu i nic więcej. Super, ale żeś użyła W. Ojejoj. Alu! Ja pierniczę. Nie no, farciarz. Ewidentnie. O. Nie miałem ku.
Mo... Nie wierzę, no ja pier... Serio, serio. Gościu, masz ulta! Gościu, masz ulta. A pierniczy, ty jesteś przy... No co za... Co za debil. Nie mogę po prostu. Stypa. Ty głąbie! Masz ulta! Fajnie. Obsra się, nie? Zajebiście. O, jestem małą dziewczynką i się bardzo boję. Uciekaj. Uciekaj, bo cię zabiją. O nie, nie możesz umrzeć. To za debil. Najgorszy sort ludzi grających w LoL'a. Tacy, którzy nie mają jaj. Dobra, bo już się odpaliłem. Nie wiem po co. No na Warda mnie stać nie było niestety. Ale dobra, zabrałem już dużego miniona jej. Teraz będę miał. Ale farmi typ. Oj, ale farmer. Ale farmer. Weź miniona, nie może wziąć miniona. Znaczy ja nie mogę z pasywki mu dać nawet. Chłop mi nie da. Sam nie weźmie, ale mi nie da. A pierniczy. Ale miazga, co on robi, co on robi? Ojej. Fajna nutka jakaś. Niestety nie wiem jaka to, bo jakaś z remiksu leci. O dobra, gitara, czekaj, zobaczymy czy oni robią Drake. Ale widziałeś, nawet Drake'a nam wziąłem, nie? Muszę coverować wszystko, przecież te debile to nie wiedzą co się dzieje. Gdzie idziesz? Draszem. Cię. Jestem taki zdenerwowany na tego gościa. On jest takim jełopem pieprzonym, że nie jestem w stanie się skupić. Typ mnie tak tiltuje. Kurde jełopie, wróć się tam. Ja pierniczę, on już ulti. Ojejku. Masakra. To za jełop jakiś. O kurde, platyna 4. Nie na moje serce. No. No nie. Ale wiecie dlaczego tak jest? Bo typ nawet kamerki nie ustawił i nie zobaczył nawet tego, nie? Gość nawet tego nie zobaczył. Jeden z tą debilką stał na linii. Idę dołem, bo tu na rzece nie ma tego. No, tego frajera, co przyspiesza. Zapomniałem, jak on się nazywa. Kraba. O, farmer. Farmer. Co robi farmer? Co farmer robi? Ja pierniczę. Ale jaja. Farmer, patrz co się dzieje. Farmer. Farmer. Zobacz, typ dostaje autentycznie głupawki. On nie wie co się dzieje, on nie wie co ma robić. Chyba pojebał. Ja pierniczę.
Ale myślicie, że ja nie mam drugiego warda, którego nie będę umiał postawić? Oczywiście, że mam. Chodź tutaj. No chodź tutaj. Co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Nie ta strona, debilu. Debil. A, ja myślałem, że go wiecie. Pod towerka złapię. Liczyłem się. Nie da rady nic zrobić. Mówiłem, na saporcie to jest strata pika. Strata piku. Całą grę jestem tylko wkurzony jakimś jełopem na ADK-erze. O, ale na Sosa na topie mamy ogarniętego, tylko toż on tam składa. O, nawet spok. Dobra, idę na mida. Zostawiam tą Jinx, bo ona jest chora umysłowo. Jin. Jin, Pernambucano. O kurwa. No to, żem zatańczył. A idź ty w pizdu z tą grą. Ten farmi w 20 minucie. Farmer. On farmić zaczyna dopiero. Pali, na pyrę, tak jest. Fuh. Tak jest. I jeszcze trzeciego porobi. No i to jest pan Nasus. Woo. Nice. Pięknie gra. Ratowałem. O! Jinx spuszowała towera. Ja pierdicz. Co tu się dzieje? Dobra, następną gierkę gram ADK-erem, bo... Masakra. Ja wam pokażę, jak się ADK-era gra. Jak ja bym miał takiego supporta, jakbym był ADK-erem, goście, ja już bym w Master Tierze siedział. Mogę oddać miliona komuś, czy nie? No, dziękuję. Widziałeś to? Chłop, tak się wygrywa gierki. Elegancko. GG! Już wygraliśmy. Aj, blisko było. Bardzo blisko, kochani. Thank you.
I pyk. Zaraz jeszcze złapiemy, jak będzie trzeba, tego Gina. Ja wam mówię. Ja wybieram target i go łapię. Mówiłem. Jeszcze nic nie mogła zrobić, bo dostała ulta. Tak się wygrywa gierki, uczcie się, dzieciaki. Jak się gra supporta. Tak się właśnie gra supporta. To jest właśnie support. To jest właśnie, kurde, support. Porządny support. Nie jakiś gówno. Dobra, ja uciekam, bo ja nie mam many. Rengar se robi Drake'a. Se sobie, nieważne. Ten się sam będzie teraz bił. Bo już się za mocny czuje. Tak. Najlepiej jeszcze napisz idiot z tym idiot. Masz rację. Typowa League of Legends. Ten przygłup ma 3-4-3. Masakra. Ej, dobra, tutaj powstaje Warda. Tutaj. Tylko tam z tyłu jeden mi musiał zgasnąć, bo możesz tylko maksymalnie 3 czy tam 4 lampy postawić. 3 lampy, no. To nie poszalejemy z tym za bardzo. Dawać wariatów na pyrę ich. Na pyrę waleni będą zaraz. Dawaj tego Gnara. A, Jinx go leci tuc. Oj. Uj. Oj. No ale z flesza go. Ach, prawie zabrałem jeszcze. Aha, właśnie. Pamiętajcie, debilom zabieramy wszystko, co leci. No, mordo, bez jaj. Ja pierdniczę, nie! O jajku. Oj. No, congratulations, bro! Bro! No! Help me! Nice. O, ale jaja. Prawdziwy roller coaster. Platynowy roller coaster. Tak nazwę ten odcinek. Bo to naprawdę jest platynowy roller coaster. A, o, ten, o, split pusher, Jinx. O, super. Co ona składa? Kosę statika na trzeci item. Na Jinx. A piernić. Ten typ nie zasługuje na tą wygraną, ale już dobra. Pyk, Baronik i Tribusz. No jak ma Barona podchodzić, to trzeba tam zrobić podejście do tego Barona, nie? No patrz, no nikogo tu nie ma, no jesteśmy tu tylko we trójkę, no halo team! Group up, please. Ja pierniczę, ja naprawdę z tą grą to psychicznie nie wydolę po prostu. No bi! Ty idioto skończony!
Prawie. Pamiętajcie, temu debilowi trzeba wszystko zabierać. Debil. Był w ulcie Thresha? Nie, on się boi, on się zesrał w gacie, człowieku. On się zesrał w gacie, autentycznie. Chłopa coverowałem z każdej strony, nie, on zesrany. On nie będzie bił. Debil. Ja takich ludzi nie cierpię w tym lodu. Ja też teraz odwaliłem. Odwaliłem, o jajko, ale odwaliłem. Dobra. Ojejku. Skutaczuj go. Skutaczuj. Tak jest. Kutacz burgundowy. Tak jest. Tak, ale carry od tego na susa leci, ja pierniczę. Już kule ciało. Ale dobra, teraz na wariata będę przyspieszenie dawał. To już będzie dobrze. A nie, sorry, bo to daje tarczę, tak? Aha, dobra, okej. No, weźmiemy o to. Jak to się nazywa? Jak się ten sklep otwiera? P. To się nazywa Przysięgę Rycerską. No, zawalisty item. Mając Nasusa w teamie. Daj mi to, mordo. Daj mi to. Give it to me. Give it to me. Bro, please. Thank you. Dobra, robimy podejście pod Barona chyba, nie? Dawać Baron, guys. Ja pierniczy, no i nie pójdę Barona, no. Baron! A gra mnie doprowadzi do grobu autentycznie. No, posłuchaliście. Nice. Jedziemy z tematem teraz. Już ich nie ma. Już po nich. O, koleżanko, no uciekaj. Dobra, spokój na horyzoncie. Ale go podbiłem jeszcze teraz. Yep. Dobra, przeżyłem to, nie wiem jak. Ale ja żyję. Nie mam pojęcia jak. No i nice. Easy guys. Dobra, panowie i panie. Albo panie i panowie, jak tam wolicie. Dziękuję wam bardzo za dzień dzisiejszy. Słuchacze moi kochani, za to, że byliście ze mną. Już tutaj wam pokazuję teammate'a. No i co, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Hej!